No, proszę Państwa, znalazłem coś takiego. A co to jest? Okay. O, siedzuń. Tu by popatrz. Siedzuń. Tak właśnie dziwnie, no taki. Tutaj takie płaskie talerzyki. No, proszę Państwa, mamy na razie dwa grzybki w zbiorze. Jeden ma szlak zwyczajny i podgrzybek brunatny. Dzisiaj piątek. Już popołudniowa pora. Nie jest zbyt wilgotno. Zobaczymy, czy coś znajdziemy, czy już wszystko wyzbieramy, proszę Państwa. Zobaczymy. Ukaże się. Dopiero weszliśmy do lasu, także ten maślak to był na poboczu drogi. No, zobaczymy. Bardzo fajny las. Bór sosnowy, proszę Państwa, z domieszką brzozy. Taki dosyć jednorodny. O, jaki piękny. Już trzy grzybki. No, czyściutki, zdrowiutki. Tak jakby wyrósł niedawno, ale wysypu nie ma, słuchajcie. Dzisiaj kosz mam. Taki wspaniały. Mam nadzieję, że się przyda ten kosz. Ostatnio właśnie brakowało kosza. To dzisiaj wziąłem, ale czy będzie po brzegi wypełniony, no to jeszcze się okaże. By tak człowiek się dobrze przyjrzał, to na pewno dużo więcej by tego było. No ale wiecie, to się też dużo grzybków przeoczy. One jednak mają, są takie zakamuflowane. A to co? O, jeszcze jeden, widzicie? Podgrzybeczek brunatny, malutki. Jakbym się tak dobrze przyjrzał, to pewnie będzie ich więcej. Wygląda na one takie młode, słuchajcie, także się nie zdziwię, jak tutaj coś się pojawi na dniach. Wiecie, jakby za każdym razem były grzyby w dużych ilościach, no to nie miałoby do tego waloru, słuchajcie, takiego poszukiwania, takiego zdobywania, takiej gry. To jest właśnie najfajniejsze, że trzeba szukać. I nie jest takie to wszystko proste, nie? No to za sztuka zbierać z ziemi wszystko, podnosić jakby. Jakby tego było dużo, nie? A tak to jest malutko i się ten, to wyszukiwanie jest najfajniejsze. Ale znowu jak jest wysyp, to też taka nagroda. Jakby. Człowiek za grzybami chodzi od lata. No i w końcu takie fajne owocne grzybobranie byłoby też taką nagrodą. No ale różnie bywa, słuchajcie, no. Ja pamiętam taki fajny wysyp, to był tutaj kilka lat temu. W 2020 chyba to było. No, to rzeczywiście. Myśmy dużo zebrali, mieliśmy kosze, mieliśmy kubełki. No i trochę tego było. Późniejsze sezony już nie były takie owocne. Ale na przykład w 22 było dużo borowików, ale to nie tutaj, to nie w tym lesie, to zupełnie gdzie indziej. No tu, gdzie teraz jesteśmy, to jest taki podgrzybkowy las. Ale jak widać, dzisiaj coś nie jest łaskawy dla nas, słuchajcie. A co to? No, proszę Państwa, znalazłem coś takiego. No, nie najgorszy okaz, słuchajcie, borowiczek.
Piękny. Nie spodziewałem się go tutaj, proszę Państwa. Ale tu, jak widać, ktoś wcześniej też zebrał borowika, obciął tu końcówkę, proszę. Ktoś go tutaj sprawiał, obrawiał. No, ale wyrósł kolejny. Wyrósł kolejny. No, nieźle, nieźle. Może coś jeszcze będzie. Pewnie coś jeszcze tu wyrośnie. Trzeba się tutaj, słuchajcie, zaczaić, tabliczkę przyczepić, że rezerwacja, jakby co. No i wrócić, nie? Piękny. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie jeszcze. No tutaj nie, to nie, to nie, to nie to. O, tu też ktoś obrabiał. Słuchajcie, tu też ktoś obrabiał. Znaczy, że ktoś tu był przed nami. No ale wiecie, jak to jest. Raz jest, no mówiąc w cudzysłowie, wspólny. No nic, tak słuchajcie, robię. Zataczam kręgi i elipsy, ale. A co to, co to, co to, co to, co to? A cóż to jest, proszę Państwa? A? Pod grzybeczek. Taki suchy, suchy. Podeschnięty nieco. No ale jest. Ale jest. Ciach, ciach. Bardzo elegancko. O, proszę Państwa. A cóż to? A cóż to my to mamy? Jeszcze jeden. No, nieźle, nieźle. No to mamy dwa. A? Nieźle, słuchajcie. Żebym ja tutaj czegoś nie podeptał. Trzeba też uważać. Jak po polu minowym, słuchajcie. No, coś mamy jednak. No dobra, szukamy dalej. No ładne, ładne. O kurczę, piękne. No trochę jest już. Dużo nie ma, no. Można, można. Tam były momentami takie skupiska, że po kilka blisko siebie było. Grzybków? Tak. Małe podgrzybki, takie malutkie. Znaczy malutkie, no takie młode, nie? Tam gdzieś, w tamtym rejonie bardziej. I było były miejsca obierania. Tam gdzie borowika znalazłem, to wcześniej też ktoś borowika obierał. To musiał nowy wyrosnąć. Mamy coś, proszę bardzo. O, jakie piękne. Ja. Akurat pod kamerę, proszę Państwa. No, także powoli wychodzimy z tej części lasu, ale po drodze cały czas coś się trafia. Troszkę sitarzy. No i teraz pod grzybeczki. Tak, tu się super łatwo zbiera. Tu się świetnie, bo tutaj jest taki łatwy teren. Bardzo dobry teren do zbierania. No takie ciemne te kapelusze mają, kryją się te. Tak, tak, tam jest gęściej, no. Można podjechać.
No nie jest najgorzej, no. Koszyk się przydał. Wygodniej się w tym koszu nosi. I patrzcie, las i wiewiórka leśna w lesie z jajka, widzicie? To fajna? Jesteśmy na drugiej miejscówce, no i tutaj znaleźliśmy kilka maślaków pstrych. No one tutaj kiedyś też były, pamiętam. Maślak pstry w takim ciemnym hymenoforze. Góra kapelusza, wierzch kapelusza jest taki rdzawy, trochę z takim nalotem charakterystycznym. Tak jakby takim pokryte, takim właśnie, ja wiem, takim pyłkiem, nie pyłkiem, ale to nie schodzi pod wpływem przecierania. No i takie grube trzony. Maślak pstry, proszę Państwa. No. Idziemy. Skupiska maślaków, tam były też sitarze jeszcze wcześniej. O, jeszcze tutaj zaprezentuję, gdzie te sitarze. O, a tutaj na przykład sitarz. Maślak sitarz. W takim zielonkawym hymenoforze. O, to są sitarze. To ostatnio w innym miejscu też sitarze zebraliśmy. No, ale wiecie, głównym tutaj celem raczej są teraz podgrzybki. Jesteśmy w takich lasach głównie podgrzybkowych, ale maślaki są tutaj na skraju lasu. Na skraju. Tutaj jest taka troszeczkę domieszki drzew liściastych, bo tak generalnie to jesteśmy w borze sosnowym, ale ten kraniec jest właśnie mieszany. Także troszkę buków, proszę Państwa, w podszycie takie nieduże buki. No i te maślaki się trafiają, no ale raczej jednak za podgrzybkami szukamy. No to zobaczymy, może coś jeszcze będzie. Tam kilka było, ale wysypu nie ma, no ale szukamy dalej. Ale koń! Nie koń, tylko kuń. Kuń. Taki duży egzemplarz. O, jeden. Ciach. I następny. I jeszcze jeden. O. Małe. Tu jeszcze więcej. Małe, ale są. Tak? O. I tu jeszcze popatrz chyba. Na tej górce były, tylko przy tej. No coś tu mamy, coś tu mamy. Od grzybeczki. Takie niewielkie, drobne, młode. Takie suchawe między innymi. Znaczy głównie suche. Między innymi nie. Właśnie. Ale trochę jest, proszę zobaczyć. Koszyczek. No, dno koszyka przykryte. Dno koszyka przykryte, proszę Państwa. Natomiast dzisiaj szukanie grzybków jest takie, no dosyć w przeliczeniu na robocze godzinę nie jest, nie ma wydajności dużej. Proszę Państwa. Ale to przecież nie o to chodzi. To było oczywiście
takim ujęciu żartobliwym, w przenośni. Szanowni Państwo, chodzi o to, żeby się cieszyć każdym grzybkiem i doceniać każdy grzybek. No, no i pogoda ładna, słuchajcie, ciepło. Dosyć, nie jest zbyt wilgotne, będzie, że jest suchawo, ale no ściółkach taka w miarę wilgotna, no. No ale nie zapadamy się w mokrych, słuchajcie, tutaj przestworach mchu. Ten mech w większości to jest bielistka siwa. O, takie poduszki zielone to bielistka. Taki mech, który bardzo lubi właśnie takie lasy, bory. Proszę Państwa, powolutku kończymy grzybobranie.